No i witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Strzelnicy TV. Tym razem przyjechaliśmy do Parzęczewa na kolejne zawody. To zawody IPSC na poziomie level 3. Dzisiaj te zawody są międzynarodowe. Przyjechało tutaj bardzo wielu utytułowanych zawodników, nie tylko z Polski, ale także ze świata. Dzisiaj na kilku torach zawodnicy będą musieli zdobyć jak najlepsze wyniki. Mam nadzieję także, że podczas tych zawodów uda mi się porozmawiać z niektórymi zawodnikami, o ile znajdą czas, chwilkę przerwy między kolejnymi przebiegami i kolejnymi torami. No to zapraszam. Zapraszam do uważnego oglądania. Kolejny odcinek Strzelnicy TV. Michał Kwiatkowski. Witajcie! IPSC to International Practical Shooting Confederation, czyli Międzynarodowa Konfederacja Strzelectwa Praktycznego. To bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportowa. Ocenia się, że na świecie sport ten uprawia ponad 70 tysięcy strzelców. IPSC w prostej linii wywodzi się od specjalistycznych szkoleń strzeleckich, jakie przechodzą agenci FBI od lat 30. ubiegłego wieku. Zawodnicy wyposażeni w pistolet lub rewolwer muszą jak najszybciej pokonać tor i ostrzelać wszystkie znajdujące się na nim cele. Tor wymaga od zawodników przyjmowania różnych postaw strzeleckich i częstego strzelania w ruchu. Zawodnicy przenoszą broń w specjalnych wieszakach lub kaburach. Wieszak i ładownice spoczywają na specjalnym usztywnionym pasie. Tutaj w zasadzie jest pełna dowolność. Używają strzelcy kabur wyczynowych, specjalnie dedykowanych IPSC, a również normalnych kabur noszonych codziennie przez służby mundurowe. Obowiązkowe na zawodach są ochronniki słuchu i okulary balistyczne. Zawody w Parzęczewie to konkurencja IPSC level 3, co oznacza zawody na poziomie międzynarodowym. Dlatego na torach konkurowali ze sobą m.in. zawodnicy z Izraela, Litwy czy Niemiec. Na zawody międzynarodowe warto przyjechać z kilku powodów. Najważniejszy z nich to możliwość spotkania w jednym miejscu wielu zdolnych zawodników. Zawody sportowe, o czym mówiłem Wam już w poprzednich odcinkach, to nie tylko rywalizacja, ale także możliwość wymiany doświadczeń. Na przykład Strzelnica TV była ciekawa, jak zaczynali swoją strzelecką przygodę polscy medaliści. Zacząłem w wieku 4 lat ganiając z drewnianym karabinem po podwórku. Ku ucieszy sąsiadów, rodziców i WKU, które miałem naprzeciwko. Aha. Więc spełniłem wartę przy bramie wjazdowej na naszą posesję. A tak naprawdę zająłem się strzelaniem 8 lat temu. Zaczęło się dość prozaicznie. Kolega zabrał mnie na strzelnicę, chcąc pokazać swoją wyższość i tak się stało, że on zrezygnował, a ja zostałem. Okazało się, że mam do tego predyspozycję i już. Aha. I strzelam do dzisiaj. Generalnie zaczęłam w 2008 roku i zaczęłam od IPSC, co poniekąd, od IPSC. Tak, co poniekąd było błędem, bo niestety nie ma dynamiki bez statyki, a co się za tym idzie, zaczynasz robić błędy, więc trzeba było wrócić w pewnym momencie, po roku strzelania tak naprawdę IPSC trzeba było wrócić do małego kalibru, do jednej ręki, do strzelania takich, no ktoś by powiedział nudnych rzeczy, ale to jest podstawa, to trzeba zrobić najpierw. Zacząłem strzelać w 2009 roku i zacząłem strzelać na strzelnicy komercyjnej w Chorzowie, to był Glock. Później spotkałem Zbyszka Świerczka, gdzieś tam po części namówił mnie do strzelania IPSC. Wtedy kupiłem pierwszy pistolet, taki faktycznie to było Tanfolio, limited custom, i to był pistolet do standardu. A później gdzieś tam po pół roku przesiadłem się na 1911, ale co to teraz było? Paraordnance. Byliśmy także ciekawi, jak często trenują mistrzowie. Strzelnica w moim przypadku ogranicza się tak naprawdę tylko do ustawienia broni, sprawdzenia jej celności, ewentualnie tego, jak zachowuje się w sytuacjach kryzysowych. Natomiast bardzo często jeżdżę na zawody, średnio co tydzień. Czasami bywa tak, że w jednym tygodniu, w jednym weekend tak naprawdę jestem w stanie być na dwóch zawodach. Po prostu w jednym strzelam w pre-meczu, w drugim w main meczu. Natomiast nie za bardzo mam czas, żeby trenować w tygodniu. Może to zabrzmi śmieszniej, ludzie nie będą chcieli uwierzyć, no, ale, ja nie wierzę. Ale tak to wygląda. Mam po prostu taką pracę, że jestem ciągle w ruchu i nie mogę jeździć.
z bronią. Mam po prostu taki talent. Mogę tak powiedzieć, bo się wytniemy, nie ma problemu, że strzelam codziennie 8 godzin. Rano robimy siłownię, robimy 5 razy w tygodniu. Teraz troszeczkę mniej siłowo, bardziej z nastawieniem pod kątem strzelania. 3 razy w tygodniu strzelamy. To są gdzieś 2 godziny. To wszystko zależy tak naprawdę, ile mamy amunicji. Praca, ciężka praca. Każdy sport wiąże się z tym, że niestety trzeba poświęcić czas, trzeba się zaangażować i tak naprawdę codziennie na sucho trzeba ćwiczyć, na strzelnicę tak często, jak to jest możliwe, no i pracować cały czas nad sobą i to nie tylko pod kątem strzelania, ale również fizycznym, bo IPSC wymaga również tego, żeby być sprawnym fizycznie. W Polsce początki IPSC sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Jak zwykle wszystko zaczęło się od grupki zapaleńców, którzy najpierw amatorsko uprawiali ten sport. Dziś zawody IPSC w Polsce nie ustępują tym rozgrywanym za granicą. Oczywiście rozmach tego typu imprez na świecie jest nieporównywalnie większy, jednak nie można zapominać, że w Polsce strzelectwo sportowe to wciąż sport niszowy, uprawiany przez stosunkowo niewielką grupę zapaleńców. Zawody mają to do siebie, że można przypatrzyć się, z czego strzelają koledzy, zobaczyć sprzęt, czasem nowinki techniczne. Super, słuchajcie, udało mi się od Marcina Gałązki zabrać jego Strike One'a. No to myślę, że nie pozostaje nic innego, jak po prostu kilka strzałów oddać w kierunku kulochwytu. No słuchajcie, cele jeszcze się kiwają, jeszcze czuć zapach prochu. Gdzieś tutaj w powietrzu ostatni zawodnicy jeszcze dostrzeliwują kolejne cele i wyniki, a ja będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek kolejny Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, zapraszam do śledzenia kanału Strzelnica TV na Facebooku. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Michał Kwiatkowski, odnajdowuję się.